Laser wieloliniowy na przykładzie modelu Hilti PM4M. Urządzenie służy do poziomowania i wyznaczenia kątów prostych. W skład zestawu wchodzi laser, detektor promienia oraz adapter do statywu. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk, który znajduje się u góry urządzenia. Urządzenie nam się wypoziomuje. Jeżeli widzimy stałe światło wiązki lasera, to znaczy, że jest OK. Jeżeli laser będzie mrugać, to znaczy, że się nie wypoziomował. Aby urządzenie stało stabilnie, abyśmy mieli pewność, że na pewno jest w poziomie, mamy tutaj specjalną też poziomicę, dzięki której możemy bardzo dokładnie i precyzyjnie sobie to wyregulować. Dodatkowo z lewej strony urządzenia mamy pokrętło do precyzyjnego obracania samego lasera. Zasięg pracy z detektorem jest do 100 metrów. Detektor włączamy poprzez przyciśnięcie czerwonego przycisku. Następnie, jeżeli promień lasera znajdzie się w zasięgu tego pola, będziemy słyszeć sygnał dźwiękowy. Teraz pojawiają nam się strzałki. Wiemy, że trzeba przesunąć ten detektor. Przesuwamy go tak długo, do momentu, kiedy usłyszymy sygnał ciągły. To znaczy, że promień lasera przebiega nam przez te szczerbinki, które tutaj mamy na obudowie detektora. I teraz wiemy, że między tym punktem a kropką, która jest pod urządzeniem, mamy linię prostą. Żeby wyłączyć, ponownie naciskamy przycisk. Żeby wyłączyć laser, przyciskamy przycisk u góry urządzenia. I to w zasadzie tyle. Zachęcam do wynajmu naszych urządzeń. Po więcej szczegółów technicznych zapraszam na naszą stronę ramirent.pl lub do najbliższego oddziału.